Archeologia. Proszę, pułkowniku, pozwólcie zameldować. Mówcie. Michał Grzesia. Znowu nadaję. Zapraszam na kolejny odcinek serii Archeologia nie z tej ziemi. Mamy piękny wrześniowy dzień, jeden z ostatnich takich pięknych dni w roku. Mamy również Tour de France, jestem fanem kolarstwa, więc wziąłem rower i robię etap górski. Etap górski dlatego, że udamy się na szczyt tego masywu górskiego, Sliw Gulion, 574 metry nad poziomem morza, a na szczycie najwyżej położony w Irlandii grobowiec korytarzowy. Omawialiśmy sobie różne rodzaje grobowców występujące w Irlandii. Dzisiaj przyjrzymy się bliżej i omówimy troszeczkę bardziej szczegółowo grobowce korytarzowe, a najważniejsze jest to, że wejdziemy do wnętrza tego grobowca, który znajduje się na szczycie Sliw Gulion. Zapraszam do oglądania. Miałem kolegę archeologa, nie będę mówił żadnych imion ani nazwisk, żeby nie było, ale mogę tylko powiedzieć, że facet uprawiał kult Jaruzelskiego. Tak, tak, nawet wśród archeologów są tacy, którzy uważają, że Jaruzelski bohaterem był. Ale mniejsza o to. Gość kupił samochód Toyotę, bardzo szybki samochód, i nazwał ten samochód Szczupak. Zawsze jak jechaliśmy, a trzeba przyznać, że człowiek bardzo dobrym kierowcą był, to jarał się: Szczupak wyprzedza, Szczupak się sprawdza na drodze, Szczupak daje rady. Więc ja postanowiłem jakoś nazwać mojego Szczupaka, mój środek lokomocji. Pierwsze co to myślałem, nazwać go Złota Rybka. No ale to takie dziecinne troszeczkę. Więc zmieniłem i postanowiłem nazwać go Rekin. Rekinem udamy się na szczyt masywu górskiego. Trzeba wiedzieć, że wokół tego masywu występują liczne stanowiska archeologiczne ze wszystkich historycznych epok. Wokół jest naprawdę piękny teren. Nie uwierzycie, ale przede mną stoi zamek. Ja teraz podejdę do kamery, bo jestem sam. Nikt nie podziela moich, prawda, hobby. Nikt nie podziela mojego hobby. Nikt oczywiście ze mną się nie udał, więc sam muszę obsłużyć tą kamerę. Podejdę i pokażę wam, jaki fantastyczny jest teren wokół. Widok w kierunku północnym na Ulster, Sliw Gulion. My jesteśmy na pograniczu. Ulster na północ. Na wschód Mourne, góry Mourne i szczyt Black Mountain. Na szczycie również grobowiec korytarzowy. Widok w kierunku południowym Louth. I mamy zamek. Zamek Moiry, zbudowany w 1600 roku. Nie będziemy się dzisiaj zajmować tym zamkiem, to w innym odcinku. Dzisiaj zrobimy etap Tour de Island, górski etap na szczyt masywu górskiego Sliw Gulion. Zapraszam. Jest i kurhan, a tak naprawdę Karn, ludzie schodzą Karn na szczycie Sliw Gulion. No nic, idziemy dalej.
Jesteśmy na szczycie kamiennego kopca, 4 metry wysoki, 30 metrów średnicy. Po raz pierwszy ludzie weszli do wnętrza komory grobowej w 1789 roku. Odkryto wtedy ludzkie szczątki, kości. Badania archeologiczne przeprowadzono w 1961 roku ze względu na to, że obiekt niszczyli turyści. Odkopano ludzkie szczątki, trochę naczyń ceramicznych oraz narzędzia krzemienne. Stwierdzono również, że od strony południowej karn był powiększony w epoce brązu o kolejne 20 metrów. Jego średnica została powiększona. Stwierdzono to na podstawie odkrytego grobowca wewnątrz płaszczu tego powiększenia. Kist. Była to kamienna trumna typowa dla obrządku pogrzebowego ludności epoki brązu. Grobowiec korytarzowy to forma, pośrodku której znajduje się komora. Prowadzi do niej długi, wąski i prosty korytarz, który wlot ma na skraju kurhanu. Ja właśnie siedzę na skraju kurhanu, przy wlocie, na najwyżej położonym grobowcu korytarzowym w Irlandii, na szczycie masywu Slieve Gullion. Zaraz wchodzimy do środka. Mamy go wejście w kierunku północno-wschodnim. Tutaj w czasie przesilenia zimowego wpadają do wnętrza promienie słoneczne. Wchodzimy do wnętrza korytarza grobowego, grobowca korytarzowego. Płyta kamienna nad proże. Korytarz długi, wąski, często składający się z ortostatów, w tym przypadku składający się z płyt kamiennych. Również nad proże tworzą kamienne płyty. Grobowce korytarzowe różnią się zarysem komory. Komory grobowe miały różny kształt. Najczęściej były to okrągłe, ale nie tylko. Pięciokątne, prostokątne, koliste, a ta oktagonalna, rzadko spotykana. Grobowiec datowany na około 5000 lat temu. Czasami komory są zaopatrzone w boczne pomieszczenia, a niekiedy mają przedziały. Czasami wejście do komory bywa zakryte kamieniami lub pojedynczą płytą. Niektóre z korytarzy podzielone są na przedziały. Niekiedy koniec korytarza bywa zamknięty. Komory są parumetrowe, a korytarz sięga przeważnie kilku metrów, wyjątkowo więcej, do 35 metrów. Są zbudowane z kilku lub kilkunastu potężnych płyt, przy czym korytarz ma płyty mniejsze niż komora. Korytarz jest niższy od komory i umożliwia dostanie się do środka. Czasem komory są brukowane. Ich wysokość może sięgać do kilku metrów. Bywa, że między korytarzem a komorą znajduje się przedsionek. Najczęściej komory wszystkich typów budowano z ortostatów ustawionych pionowo obok siebie, bez zastosowania zaprawy. Przerwy między nimi czasami uszczelniano cienkimi płytkami kamiennymi, ułożonymi warstwowo i tworzącymi tak zwany suchy mur. Czasami ściany budowano z dużych głazów w stylu tak zwanego muru cyklopiego, ale bywała też stosowana technika wspornikowa. Z reguły komory i korytarze były nakrywane dużymi płytami kamiennymi, ułożonymi szeregowo, płasko, jedna przy drugiej. Podłoga w komorze bywa naturalna, to znaczy jest to pierwotna
powierzchnia gruntu, lecz często jest brukowana, a czasami wyłożona gliną czy wysypana żwirem. W budowie komór przejawia się gigantyzm, szczególnie w płytach stropowych, których waga wynosi od 5 do 120 ton. Nieraz płyty te są bardzo potężne. Największe z nich mają wymiary 6 na 4 na 1 metr, ważą 50 ton, inne 8 na 5 na 40 cm, ważą 100 ton, a największe 12 metrów na 4,2 metra na 60 metra, waga ponad 100 ton. Przykłady tych najcięższych odnoszą się do Francji, ale i gdzie indziej były równie wielkie konstrukcje. Komory grobowe, jest to przemyślana budowla, dobierano do niej odpowiednie głazy, budowniczowie musieli znać się na statyce oraz na symetrii. Płyty stropowe układano tak, by ich nacisk był rozłożony równomiernie na wszystkie podpory. Grobowce odznaczają się dużą statyką. Zapewne zamysłem budowniczych było, aby te budowle trwały przez tysiąclecia. Skały, z których budowano grobowce, były pochodzenia miejscowego. Przeważnie sprowadzono je z pobliskiej okolicy. Można wymienić różne odmiany piaskowca, wapień, granit, gnejs, kwarcyt, porfir, leptyt, pegmatyt, łupek, doleryt, amfibolit i inne. Niektóre struktury były wykonane ze specjalnie dobranych skał, stosowano ich selekcję. Kamienna, celowa i przemyślana była orientacja wejść do komór. Zdecydowanie przeważały kierunki wschodni, północno-wschodni i południowo-wschodni. Wyraźnie rzadziej były wybierane kierunki południowy i północny. Natomiast prawie zupełnie unikano kierunku zachodniego, który jest reprezentowany wyjątkowo. Niektóre grobowce były wyraźnie skierowane na wschodzące lub zachodzące słońce w węzłowych dniach roku. Zwróćcie uwagę, misy kamienne. Są zachowane dwie kamienne misy. Różnie się interpretuje, oczywiście służyły do jakichś zachowań rytualnych, religijnych. Jedni uważają, że składano tutaj ludzkie szczątki skremowane, a inni, że składano tutaj wodę. Ja to nazywam proto-szczelnicami. W czasie wykopalisk w roku 1961 archeologowie odkryli, że Karn na całym swoim obwodzie otoczony był obstawą kamienną, która nie zachowała się do dnia dzisiejszego. Patronem medialnym jest polski portal historyczny historykon.pl, historia w zasięgu ręki. A teraz suchar niczym z familiady. Co najczęściej robi załoga okrętu podwodnego? Subuje!